Urządzenia spawalnicze marki Magnum użytkowane są w bardzo wielu zakładach przemysłowych i fabrykach. Wybierane są ze względu na wysoką jakość, konkurencyjną cenę i znakomite parametry. Przykładem takiego urządzenia może być MIG 500 MMA IGBT, którego przedstawiam w najnowszej wersji V2. Jest to mocny 500-amperowy półautomat spawalniczy, tradycyjny pod względem ustawień, ale z nowoczesnym i przejrzystym panelem sterowania, o którym za moment opowiem coś więcej. MIG 500 MMA IGBT posiada wydzielony, niezależny, czterorolkowy podajnik drutu połączony ze źródłem prądu 10-metrowym przewodem zespolonym. Dodatkowo w komplecie znajduje się 5-metrowy uchwyt spawalniczy MB501 chłodzony cieczą, przewód z zaciskiem masowym oraz przewód z zaciskiem elektrodowym. Chłodnica jest zespolona ze źródłem prądu, ale posiada wyłącznik, więc w razie potrzeby przy mniejszym prądzie spawania można wyłączyć chłodnicę i użyć lżejszego uchwytu spawalniczego. Sterowanie głównymi parametrami przy metodzie MIG-MAG, czyli prędkością podawania drutu i prądem spawania, odbywa się tymi dwoma pokrętłami na podajniku. Wybór funkcji czy wyświetlanie zadanych i rzeczywistych parametrów odbywa się na panelu źródła prądu. Mamy tutaj przycisk wyboru metody spawania MIG lub MMA, przycisk wysuwu drutu, testowy wypływ gazu oraz przycisk wyboru dwutakt lub czterotakt. W opcji czterotakt parametry wypełnienia krateru, czyli wartość prądu i napięcia wypełnienia krateru. Jeśli zostanie wybrana metoda MMA, to pierwszym pokrętłem reguluje się prąd spawania. Bez względu na metodę, główne parametry wyświetlane są na tym dużym, czytelnym wyświetlaczu. Zapraszam na spawanie. Dzisiaj będziemy spawać stal około 5 mm MIG-em Magnum 500 MMA V2. Zaczniemy od podłączenia chłodnicy w urządzeniu. Następnie podłączamy sterowanie podajnika i plus na podajnik, czyli na uchwyt. Teraz podłączymy sobie gaz, mieszankę argon CO2 i włączymy urządzenie do sieci. Prawie na samym końcu założymy sobie drut do tego urządzenia. Będziemy spawać drutem 1-2. Sprawdźmy, jakie są rolki. Jeżeli nie ma sygnatury, to znaczy, że są do stali. Teraz możemy włączyć urządzenie. Podłączymy sobie masę do spawania. Przeciągniemy drut przez uchwyt. Spawania ustawimy sobie około 10 litrów na minutę. Powinno być ok. Zakładając, że będziemy spawać stal około 5 mm, będziemy spawać sobie w czterotakcie.
ustawimy sobie napięcie wypełnienia krateru. Tak powinno być ok. Indukcyjność. Z indukcyjnością to jest tak, że jeżeli jest jej mniej, to łuk jest twardy, czyli bardziej zwarty. Jeżeli zwiększymy sobie indukcyjność, łuk staje się miękki i jeziorko bardziej rozlewa się na boki. Dla naszej potrzeby będzie to, powiedzmy, że tutaj dla 250 amper, bo na 1 mm stali przypada 50 amper około, więc powinno być ok. Tymi parametrami spróbujemy spawać to, co wcześniej widzieliśmy. Proszę pamiętać, jak spawarka, to Magnum.